Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed World. Ten filmik informacyjny ma was powiadomić o tym, co nowego pojawiło się w Worldzie ostatnimi czasy. Są to trzy nowe trasy, nowy samochód Jeep Grand Cherokee SRT. Daj Boże, że to się tak właśnie wymawia, nie mam pojęcia. A czy sprawdziłem sobie w tłumaczu Google, czy to się to podobnie wymawia, czy coś w tym rodzaju. Nieważne. I jeszcze, no właśnie, kilka nowych rzeczy na Facebooku. Często pojawiają się różne konkursy. Powróciły te pytania tygodnia, konkursy tego typu, co kiedyś, ale nagrody są dużo słabsze. Na przykład teraz ostatnim konkursie można wygrać Audi A1. Klub Sport Quattro, które już chyba każdy posiada, bo był darmowy kod udostępniony na te auto, również na moim blogu, więc chyba każdy posiada ten wóz i poza tym są jakieś tam mnożniki reputacji, 25%, te takie stare, one praktycznie nic nie dają. Jakieś tam inne bajery, naklejki i tak dalej, ale nie ma na przykład boostów, nie ma samochodu do wygrania takich, wiecie, naprawdę unikalnych, fajnych, dobrych. No więc te konkursy nie są aż takie fajne. No i brak nowej zawartości w grze. Ale o tym za chwilę wam opowiem. Teraz przyjrzyjcie się nowym trasom, jakie dla was nagrałem. Nowe trasy to są nic innego jak odwrócone wyścigi, które już do tej pory znacie. Po prostu jedziemy w drugą stronę. Na przykład Welcome to Plemont albo jeszcze parę innych. Także możecie teraz pojechać w drugą stronę. Zawsze jest to jakieś urozmaicenie. I moim zdaniem fajna sprawa, bo można w końcu pojechać coś nowego. Obawiam się właśnie, jeśli chodzi o Worda, obawiam się, że z Wordem stanie się coś podobnego jak z APB Reloaded. Ponieważ nie wiem, czy kojarzycie tą historię z tą grą. Gra jest po prostu świetna i miała ogromny potencjał. Ale po pierwsze, została wydana pierwotnie jako płatny tytuł, który niestety się nie sprawdził, bo już wtedy robiły furorę gry free to play i po prostu APB się nie sprawdziło. Alpoints Bulletin inaczej. Się nie sprawdziło po prostu i nikt nie chciał w to grać, nikt nie chciał kupować tej gry, bo była po prostu graficznie słaba, jakościowo słaba, miała mało zawartości. Teraz tej zawartości jest tylko troszeczkę więcej. Ale pojawiła się właśnie gra APB Reloaded, gra free to play i zmieniła w ogóle twórców. I tak podobnie jak teraz z Wordem jest. Są nowi twórcy i tam byli też nowi twórcy, oni nie tworzyli nowej zawartości do gry, nie pojawiały się jakieś nowe modele samochodów do kupienia. Pojawiały się tylko jakieś bronie z teksturką i kosztowały magiczne pieniądze. I boję się, że właśnie to się stanie z Wordem, że nowa ekipa nie będzie mogła poradzić sobie z tą całą zawieruchą wokół Worda. I że po prostu zacznie brakować nowego kontentu, nowych samochodów, nowych rzeczy, nie wiem, trybów, driftów i tak dalej. A już jak wiecie, ta ekipa wdraża się w świat gry od strony kuchni od jakiegoś czasu już i dalej nie mamy nic nowego oprócz systemu anti-cheat. Ciekawe to jest, ciekawe z którą stronę to się rozwinie. Ja mam nadzieję jednak, że z Wordem będzie lepiej właśnie pod względem tego nowego kontentu, bo jeśli chodzi o oszustów, system anti-cheat początkowo zadziałał świetnie, bardzo dobrze, bardzo mi się to podobało. No ale cóż, system anti-cheat i w ogóle wszystko ma do siebie to, że można to jakoś obejść. I no, pojawili się znowu oszuści, pojawiły się speedhacki, autofinisze i tak dalej. Zresztą doskonale o tym wiedzą osoby, które są obecnie teraz w Wordzie i grają w tą grę. Ten filmik dedykuję dla osób, które nie wiedzą, co się dzieje w Wordzie, a na przykład interesują się jeszcze tą grą, lecz nie chcą jej instalować i sprawdzać, co jest nowego. Pojawiają się nowe wyprzedaże,
nowych samochodów, jak mówię, nie ma, jest tylko ten Jeep i czasem tam dadzą jakieś nowe jeszcze z plików samochody, które gdzieś tam zostały już wcześniej zrobione. Tak samo właśnie ten Jeep. Ten Jeep już jest od dawna w plikach, pragnę zauważyć. Nowe trasy są fajne, odwrócone, ja jestem za, żeby było takich więcej, ale no, nie są to nowe trasy, nie są to nowe tryby i czegoś mi jeszcze brakuje. Nie wiem jak wam, ale mi czegoś brakuje. Mam nadzieję, że pojawi się coś niedługo ciekawego, jak już twórcy wdrążą się w ten cały klimat Worda. No cóż, to by było na tyle. Ja wam bardzo dziękuję za wyświetlenie i zapraszam po więcej nowości na mój kanał z Need for Speed Worda i nie tylko. Trzymajcie się, na razie, hej!